Dzisiaj Widopia ma dla nas wielką niespodziankę. Na pewno się tego po nas nie spodziewaliście, ale zdarzyło się. Ze mną jest kobieta sukcesu, stąpająca twardo po ziemi, matka, babcia oraz doszły mięsuchy perfekcyjna pani domu. Szerszej naszej publiczności znana z trzeciej edycji programu Żony Hollywood, Izabela Yamagata. Dzień dobry, kochana Izo, bo już jesteśmy na ty. Bardzo miło, że cię spotkać w dniu twojego urlopu w sumie, bo jesteś na urlopie we Włoszech, tak? Tak, jestem na urlopie i dziękuję, że się do mnie zadzwonili i żeście zaprosili i wszystkich pozdrawiam i cieszę się z publiczności polskiej we Włoszech, którzy oglądają Żony Hollywood. Też oglądałem. Nie mówię, że zawsze, ale oglądałem. Słuchaj, kochana, bo z tobą czytałem historię, bo musiałem i wiem, że jesteś patriotką. Patriotką wielką, kochasz Polskę i różne rzeczy, ale do tego dojdziemy. Ale chciałbym tak, żeby przedstawić twoją drogę, taką początki. Od na przykład miejsce urodzenia twoje. Urodziłam się w Sokołowie Podlaskim. To jest województwo mazowieckie. I na przykład rodzice. Ilu was było w domu? Byłam jedynaczką, a mój ojciec to urodził się w Wilnie. Wileńczykiem był. To piękne korzenie. Moja mama urodziła się w Warszawie, ale jakaś sytuacja się stała, że wszyscy w Sokołowie wylądowali. Bo Sokołów w sumie piękne miasto. Ja urodziłam się w pałacu, bo pałac był przerobiony na szpital powiatowy przez komunistów. Czyli tak prawie księżna w sumie. Księżniczka. No, księżniczka, super. Słuchaj, bo później wiem, że wyjechaliście do Warszawy, ale droga emigrantki zaczęła się od wyjazdu do Wiednia. Co było powodem wyjazdu do Wiednia? Jakie były sytuacje? Co zaważyło na tym, że wyjechałaś do Wiednia? Mój pierwszy mąż był Afgańczykiem. Pracował w ambasadzie afgańskiej w Warszawie. I kiedy Solidarność zaczęła działać w Polsce i ruskie wojska wkroczyły do Afganistanu, wszystkich dyplomatów zwolnili, kazali im wracać do Afganistanu, żeby tam objęli państwowe posady. Ale myśmy tam nie chcieli jechać i żeśmy wyjechali do Wiednia i w Wiedniu żeśmy poprosili o azyl polityczny i w Freiskirchen żeśmy siedzieli dwa dni. W takich obozach przejściowych, tak? Obóz, to było straszne, dali nam szary koc, menaszkę i widelec z łyżką. Tak z... I ty byłaś córką, nie byłaś sama z mężem, miałaś córkę, tak? Tak, i Lajla. Tak, piękne imię. Lajla, dziękuję. Lajla miała 5 lat. No to i potem nas przenieśli do pensjonatu w Baden. Ale były już warunki lepsze. No było wspaniale tam właściwie. No i później z Wiedeń i wyjazd do Ameryki. Do Ameryki, do Nowego Jorku, ponieważ mojego pierwszego męża brat tam mieszkał. Nowy Jork mi się absolutnie nie podobał, absolutnie. Chciałam wracać do Wiednia, gdzie już miałam polityczny azyl, no ale żeśmy wyjechali do Kalifornii, ponieważ moja koleżanka, którą poznałam w Baden, mieszkała w Long Beach w Kalifornii. No i zadzwoniła, powiedziała, nie wracajcie, przyjedźcie do Kalifornii. No i jak do Kalifornii polecieliśmy, wysiadam z samolotu, zobaczyłam te palmy, to był styczeń, ja w futrze, żeśmy opatuleni przyjechali z Nowego Jorku, a tu ludzie, oni czekali na nas w shortach i w sandałach na lotnisku. No po prostu teraz wiem, czemu ci się nie podobał Nowy Jork. Nie. Bo był taki sztuczny, kwadratowy, a tam było tak bardziej przyjaźnie, ciepło. Aha. Fajnie, no super. Słuchaj, bo tak zawsze się mówi o tym śnie amerykańskim, syn amerykański. Według mnie są dwa sny. Jeden to jest taki, że według mnie, to jest moje zdanie, nikt mi o tym nie mówi. Jeden sen to się rodzimy, mamy bogatych rodziców i albo tracimy ich majątek, albo go powiększamy, tak? A ty jednak nie miałaś bogatych rodziców, musiałaś do wszystkiego dojść sama. To jest taki, to prawda. I to jest, no mówią na to sen amerykański. Powiedz, ile czasu trzeba było, żeby do tego snu dojść? Ja miałam marzenia już od małego dziecka. Byłam po prostu nawiedzona filmami amerykańskimi. Z happy endem. Tak. Uwielbiałam Doris Day and Rock Hudson filmy.
Oni właśnie pokazywali, jak każdy ma domek z basenem i świetne życie, i to było moje marzenie. No, chyba się spełniło. Ja, moje marzenie spełniło się. Fajnie takie, słuchaj. Bo... Także ja uważam, że ludzie powinni dążyć. Z tego, co śledziłem twoją historię, to te marzenie się dopiero mi się bardziej tak zaczęło spełniać, jak zamieszkałaś z trzecim mężem. Tak, to tak? Prawda. Bo to nie była taka łatwa droga. Pierwszy mąż, tak. Nie znamy powodu rozstania, bo o tym nigdzie nie ma. Ja byś chciał, może tam powiedzieć, że nie musisz, to nie jest przymus, żebym powiedzieć, jak to było. Drugi mąż był Włochem, dlatego władasz językiem włoskim, z tego co przypuszczam. I z tym drugą małżeństwa jest syn George. Giorgio. To jest syn. Giorgio Alessandro. I trzeci mąż, który go poznałeś, bo musimy powiedzieć, bo Izabela była barmanką. Tak. Dobry Sharan Hotel, tak? Sharan Hotel, bardzo dobry hotel, jako dla barmanów to jest naprawdę zaszczyt. I tutaj się właśnie zaczął ten sen spełniać, tak? Tak. Ten etap życia. Powiedz o tym właśnie etapie już spełniania tych marzeń. Mój obecny mąż, on ma firmę księgową, mówi się tak. Księgową. I właśnie Sheraton to był jego klient. I on przychodził tam robić te im książki, te books. I przychodził potem po pracy nad rynka. No i zakochał się we mnie. I przeważnie bartenderzy są jak psycholodzy, a ich klienci mówią o swoich problemach. A w tym wypadku było to, że ja do mojego męża mówiłam. Aha, odwrotnie. On mnie słuchał. Żeśmy się słuchali przez 2 lata. No piękna, bo wiesz, jak czytałem tą historię, to pierwsza myśl zawsze, i to jest taka regularna myśl, że jeżeli jest barmanka, to klient przyjechał, zobaczył fajna dziewczyna, zakochał się, tak? Ty masz historię bardziej poważną, bo to było 2 lata. Tak. To nie była taka historia, że bo znalazła sobie faceta. Tak. Miała szczęście, przyszedł, zakochał się, tak? Czyli widzisz, dobrze, że rozmawiałem, bo tego nikt nie wie. Tak. Tutaj w historii, gdzie mogłem znaleźć, jest opisane, była barmanką i tam poznała męża, ale nikt nie wie, jak to było. Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo 2 lata znajomości to był, czyli związek, który starał się być... Kolegami byliśmy, ta. Tylko kolegami. I później tak. Ja byłam barmanem, a on był moim customerem. Miał to nieszczęście ciebie słuchać. No, tak. Współczuję mu, ale widzę, że 23 lata cię słucha, tak? 23 tak. czy 4? 24. 24 lata słucha, czyli no twardy facet, no twardy facet. No, proszę pozdrowić go. Po 2 latach, jak zaczęliśmy się spotykać, szybko ślub był i moim marzeniem zawsze było otworzyć szkołę dla modelek i otworzyłam szkołę. No bo modelką byłaś, tak samo tak. W Ameryce. I przez 11 lat prowadziłam biznes. I tam i były sukcesy z tego, co czytałem, tak. Były sukcesy. Ja. A czemu go nie prowadzisz? I nie prowadzę, dlatego że postanowiłam bardziej dbać o rodzinę, o syna, który był wtedy małolatem. Ale te dbanie to się, bo z tego co wiem, z córką to wy się droczycie, nie? O, teraz jest wszystko wspaniale. Aha. Ale było tak, że było tak, miłość gorąca matki i córki i odwrotnie, tak. I kłótnie matki i córki też tak. I odwrotnie, tak? Było. Tak. A jaka jest relacja z twoim synem? Z bo o tym mało wiemy. Ja, z moim synem jest relacja bardzo dobra. Dlatego może mało o tym wiemy. Bardzo dobra relacja, on żadnych problemów nam nie przynosi. Bo syn ma 24 lata, dorosły mężczyzna. Ja, jedyny problem, ja uważam, jest, on za dużo pracuje. Ma swój biznes, a przez 4 lata już, ale za dużo pracuje, powinien relaks robić. No jednak to jest prawda. Bo nigdy nie będzie miał znów 20 lat. Ale mamie nigdy nie dogodzisz. Jakby nie pracował, to by nie pracował. Nie. To prawda. No, mój mąż zawsze mówi, co się czepiasz jego. No tak, bo jak pracuje, to nie ma czasu na inne głupoty tak zwane. No. Słuchaj, bo ty często jeździsz do Polski. Bardzo często. Do domu. Słuchaj, co rok. Czy jak jeździsz, to masz takie swoje miejsca u siebie, domu rodziny, który zawsze chcesz odwiedzić? Nie, właśnie tam jest coś słyszałem o domu kultury. Co cię wiązało z domem kultury u ciebie? Z tego powodu, że ja jestem jedynaczką, nie miałam ani brata, ani siostry, to ciągnęło mnie do tego domu kultury, bo tam było życie. Byli ludzie w moim wieku. Zapisałam się do klubu młodego filmowca. Proszę. Także najpierw żeśmy my oglądali film, było kółko dyskusyjne, a dopiero potem ludzie w Sokołowie Podlaskim widzieli ten film. Aha, czyli taka cenzura. Tak.
A jakbyście się powiedzieli, że ten film nie może być pokazany, to nie było. No na pewno by było, bo to komuna była. No. Myśmy nic nie mieli do powiedzenia. No tak. Ja pamiętam te czasy tak samo. Słuchaj, i też miałaś taki w swoim życiu, a ty masz jeszcze oprócz tego masz przyjaciółki cały czas. Trzy bodajże, tak? Co się spotykacie zawsze, regularnie, jak wracasz do Polski, tak? Tak. Dziewczyny z podstawówki. Jej, to już lata, fajnie, tak. I zawsze się spotykacie. Nawet tak. I w styczniu były dwie koleżanki u mnie w Kalifornii. Proszę, to taka przyjaźń, taka, tak. Która się... I słuchaj, w Kalifornii też mieszka twoja mama, tak? Tak. Ale ty, ona przyjechała, kiedy ona przyjechała do ciebie? Moja mama przyjechała, już jest 22 lata w Ameryce. No to już też taki emigrant, już emigrant, ale ty ją ściągnęłaś, tak? Tak. No fajnie, to czyli jesteście całą rodziną. Ja wyszła za mąż, ma na nazwisko McDonald. Tak? To mamy zniżki w McDonaldzie, prawie czego. Zawsze Polacy myślą, że o, ten McDonald, nie, tak, nie. To... Trzeba mówić tak, tak. Co tam, ten no to. Słuchaj, i co ja chciałem, właśnie jak już jesteś przy tym McDonaldach, o tym jedzeniu, ty miałaś epizod w MasterChefie. Był taki okres, że było gotowane dla was, tak? Która to była? Przez ostatnia edycja. To było w tamtym roku. W tamtym roku. W Krakowie. Właściwie pod Krakowem, koło Bieliczki. A z Magdą Gessler właśnie był ten program. Były zaproszone niektóre żony Hollywood. No i tam ci młodzi gotowali. Jakie wrażenia? Jakie wrażenia? No, no na pewno inaczej niż w telewizji, nie? Bo to jest tam na pewno jest... To jest telewizja, ale tak na miejscu trochę było inaczej. Nie? Ja, były dwie grupy, niebieska i czerwona. Tak. I każda z bohaterek żon Hollywood musiała przywieźć dwie sukienki z sobą, albo czerwoną i niebieską. I potem, która grupa dla nas była lepsza, gotowała lepiej, no to żeśmy się nie upili. To jaki był kolor twój? Mój był niebieski. Chciałam być czerwony, bo miałam piękną czerwoną suknię. I już prawie powiedziałam, że czerwona, ale sumienie nie pozwalało na to i w niebieską się ubrałam. Słuchaj, bo też mnie ciekawi, bo ja jest też zawodem byłem w gastronomii i jakie wrażenie było Magda Gessler, bo jestem jej strasznym fanem. Magda Gessler jest wspaniała kobieta, naprawdę. Jest równa babka. Wie co robi, nie? Tak. Potrafi załatwić... Ja na przykład uwielbiam jej program, rewolucje. Ja też. Kuchenne rewolucje. Jak garem rzuci, zaklnie. Uwielbiam. Ja też uwielbiam, bo dlatego, że ona pokazuje ludziom, że coś można zrobić. Ona robi taką terapię wstrząsową praktycznie. Bardzo. Słuchaj, bo właśnie jak już jesteśmy przy tych gotowaniach i w tym wszystkim, ty też jesteś patriotką, bo ty lubisz kuchnię też polską, tak? Ja lubię kuchnię polską. I co gotujesz takiego polskiego, co byś chciała komuś polecić, co ty gotujesz? A pierogi. No tradycyjnie, no jesteś nasza. Ja, wręcz jest nasza. Pierogi. Jakie pierogi? Rozwijmy ten temat. Mięsem, z ruskiem. Najbardziej moja córka lubi z grzybami i z kapustą. I jak jeżdżę do Polski, to zawsze przywożę suszone grzyby. No to wspaniale. A mój mąż z mięsem lubi. No to zgadzam. Ja ruskie. Ruskie. Ja ruskie. Żona nam robi ruskie pierogi. Zawsze musimy na nie zasłużyć synem, bo to nie jest takie proste. Dostać pierogi w domu. I to flaki. Czas... Flaki też bardzo dobre gotuję. Też lubię flaki. Yeah. Słuchaj, czyli tak, ale ty z tego, co się dowiedziałem, to ty jesteś, jakby to powiedzieć, uzależniona od polskiej telewizji. Tak, to jest mój, chyba do psychologa muszę iść. Nie, pisz do mnie na Facebooku, ja ci powiem, rady dam. Jakie programy najbardziej lubisz? Magda Gessler wiemy. Ja. Jakie programy są twoje takie ulubione? No, TVN, Bravo. Czyli TVN styl. TVN, a jedynka, dwójka. Słuchaj, Kuba Wojewódzki? Kuba Wojewódzki, on jest crazy naprawdę. Tak, właśnie to mi się też nie podoba. Nie? On jest nieprzewidywalny. Yeah. To jest właśnie, to jest jego tyle lat w telewizji i nikt go nie może rozgryć. To już jest marka, to już jest marka. Słuchaj, chciałem się jeszcze do ciebie tak zapytać, już takie końcowe, bo tu już też masz urlop, nie chcemy ci za mocno zabierać tego czasu. Plany na przyszłość, bo wiemy, że to, że teraz się zajęłaś rodziną, to wcale nie jest to, że koniec tego wszystkiego, już dom, kapcie, telewizja, pilot, te sprawy, nie? Masz pomysły, tak? Jakie masz pomysły na przyszłość? Jeżeli można zdradzić. Tutaj nie ma konkurencji, mów szczerze. Moja koleżanka, jedna z bohaterek żon Hollywood, wydaje książkę w
14 marca, maja chyba, tak, pod Domem Kultury. No, anyway. I ona mnie namawia, żebym ja tak samo napisała swoją biografię. Dlatego, że, ale zastanawiam się, bo moja biografia by była bardzo smutna. Ale smutna to nie znaczy, że nie będzie ciekawa. Na pewno by była ciekawa dla ludzi, ale o, ja na pewno bardzo smutna. Ja ci życzę jako ja, jako Polonia, co chciałbym w ich imieniu, żeby się udało, bo naprawdę ja bym chciał, żeby był obalone te tak zwane takie wizualne, że ktoś zobaczy kogoś i go określa od razu. Nie wie, kto to jest, co on zrobi, jak to było, czemu już ma o nim zdanie wyrobione. Ja muszę wam przyznać przed kamerą, no wspaniała kobieta, pierwsze co powiedziała do mnie to, ja jestem Izabella. To już znaczy coś, że jest nasza i pierogi lubi, tak? Tak. Kochana Izu, ci bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczny, że udało się porozmawiać. W imieniu Polonii ci życzę jeszcze dalszych sukcesów. Chciałbym się jeszcze raz z tobą spotkać przy najbliższych okazjach. Dziękuję bardzo. No cóż, miłego urlopu. Pamiętaj ona, że jest Polonia Włocka, która cię lubi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Przyjemność po mojej stronie. Dziękujemy. Ciao, arrivederci.